Siemano, siemano, witam bardzo serdecznie, kolejny odcinek z Palionowa, widzowie, witam bardzo, ale to bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku mam przecudowny plan. W ogóle co tu robią te róże, dlaczego tutaj jest tak dużo tych róż i kto mi je tutaj dał, to mi się tak nie podoba. Znaczy ja wiem kto je dał, ten sam osobnik, który dał mi tutaj tego Bedrocka, czyli oczywiście stary hejtera. No i mega mi się to nie podoba, dlatego będę musiał tutaj wpłynąć troszkę na to, co ja wiem, a czego nie wiem. Dlatego lecę w tym momencie do Dave'a, ponieważ z nim muszę koniecznie o jednej rzeczy. O, widzę, że on też ma te róże tutaj. Nie wiem, to jest teraz wszędzie i co, i teraz trzeba tak chodzić, żeby w to nie klęknąć. Halo, Dawidzie! Dawidzie! Cześć Filipie! Chodź, cześć. Tu, chodź tu, powiedz mi, co to za róże? Dlaczego właśnie to tutaj nie jest? Wiem, stary, ja nie wiem. Ja ciągle idę, a ja tutaj mam najgorszą drogę, bo jak ja idę tak, to zawsze się uderzę. No, czyli nie umiesz tak manewrować jak ninja. Musiałbym tak manewrować jak ninja. A to nie daje efektu nie na długo? A daje na nie, ten... na sekundę. A, na sekundę, dobra. Słuchaj, mam... to specjalnie teraz wlazłeś, czy tak? Tak, tak, bo chciałem sprawdzić, ile na sekundę daje. Okej, sekundę. Dobra, no to słuchaj, sytuacja jest taka. Wpadłem na pewien fajny pomysł. A jako, że ty, wiesz, tak współpracujesz trochę teraz z tym datą hejtera i tam trochę z nim, że tak powiem, z tego co mówiłeś, coś tam, jakiś kontakt masz, no to no na tak, pewno... ale to wiesz, że to jest wszystko udawane, nie? W sensie, że udawane na zasadzie, że... No że ja przy prostu... nim udaję, że go lubię i TP, no przecież a, chyba, to tak, dobra, bo myślałem, że ty udajesz przede mną, że ty z nim masz ten... Już się wystraszyłem, nie, że ty mnie w konia robisz. Nie, dobra, ogólnie, słuchaj, wpadłem na pomysł, żebyśmy dzisiaj spędzili cały dzień nie go na willi, w sensie, no na naszej willi, ale zróbmy bazę pod łóżkiem, tak żeby móc go podsłuchać, może się czegoś ciekawego dowiemy i tak dalej, a że ty tam po prostu ty funkcjonujesz teraz, to pewnie znasz lepiej tą willę teraz niż ja, bo tam pewnie byłeś już. No możemy, możemy. Ja tam się włamałem wczoraj, tak swoją drogą, nie mówiłem ci. Tak? Włamałem się tam wczoraj, no. Co? No i nic, i w sumie po prostu zobaczyłem, że on tam używa Bedrocka, a jakieś głowy nasze miał i on tam na tych głowach pisał sobie na zasadzie, że ty jesteś w porządku, a mnie mówi, żeby usunąć trzeba. Co? No, ale ja nie wiem, dlaczego on mnie tak nie lubił, ja z nim za wiele kontaktu nie miałem. No ale dobra, słuchaj, chodź, wykorzystamy w końcu ten tunel też, w sensie ja go wczoraj wykorzystałem, teraz go wykorzystam z tobą, więc lecimy szybko na osiedle Tostowo. A, właśnie, masz tabliczkę jakąś? Mam dwie. Dobra, idealnie. Ponieważ dobra. Ja, tak jak gadaliśmy ostatnio, nie zabezpieczyłem w ogóle tego golema, tego posągu. Trzeba tam na nim dać tabliczkę, że to jest posąg Yetiego. Żeby w razie czego, żeby wiesz, żeby nie było na dobra, nas. Dobra, nie? dobra. Weź tutaj tabliczkę, rzuć tu przed, bo to wiesz. Dobra. Gdzieś na, czekaj, na bo... Kurde, się zablokowałem. Zablokowałem się w golemie. Dobra, czekaj. Dobra, tutaj. O, a na przykład tu, może być tu. Napisz golem. Golem Yetiego. Yetiego. O. No i świetnie. No i wygląda legit, jesteś bezpiecznie. Dobra, chodź, idziemy tędy. S. O nie, za każdym razem tak sobie zrobię, że kliknę. Bo mam pochodnie w ręce, dobra, pyk. Widzisz, ty też. Co jest grane? Ej, serio? Nie. Ty dobra, znowu tu. Byłeś. Dobra, nie, bo ja ściągnąłem, ty miałeś pochodnie chyba w ręku. Dobra, nieważne, i tu pochodnie trzeba mieć, bo tu zaś nie widać nic w tym tunelu, bo go nie oświetliłem w żaden sposób. Więc trzeba iść w ten dobra. Sposób. Dobra, idziesz ze mną? Idę, no, jestem. A co tam, Dawidzie, u ciebie, jak życie? Stary, ja w ogóle dzisiaj gadałem z tatą hejtera, on się stary z nas śmiał, nie? Normalnie miał z nas się śmiał? Z wszystkich z Palionowa, ja mu nasze zdjęcia musiałem pokazać i normalnie miał taki polew z nas. A z kogo miał największy polew? Chyba z Mara. No, no ale to serio, tak się śmiał. Bo do Yetiego miał respekt, z nas w sumie też. Kurde! No jakoś obrażał, stary, ja już teraz nawet jakoś tak sobie nie wiem przypomnieć. Dobra. Każdego z nas obrażał, stary. Ty, to trzeba jeszcze jego zdjęcie zdobyć i też go poobrażać trochę. No właśnie, dobra, kurde, bo on tam jest. Ty, nie mamy potek na niewidzialność, ale ja wczoraj wykorzystałem ostatnią potek, którą miałem w laboratorium i muszę zrobić nowe. Ja tam za każdy raz no zrobię, właśnie, później... bo ja już w ogóle nie mam potek, ja mi wszystkie znikły, nie? Każdy bierze. Ja też. Znaczy ja z laboratorium biorę, więc akurat tam... Dobra, i teraz tak, czekaj, gdzie on jest? On jest gdzieś tam daleko chyba. No, czy ja wiem, czy to jest tak daleko? Dobra, stary, musimy po cichu, bo no trudno, wiesz, najwyżej... Czekaj. A co ty chcesz w ogóle dzisiaj robić? Zrobimy bazę pod jego wyrem. On gdzieś musi ty mieć... Ty jesteś łóżko. Głupi. Co, a co? Czemu? Stary, to jest tak niebezpieczne. Czekaj, ściągnij elytrę, bo ona nam, że tak powiem... Więc on jest tam za szybą, patrz, chodź tu. Okej, trzeba podejść na shifcie, ciągle na shifcie trzeba chodzić. Zobaczmy, bo on tam po drugiej stronie stoi, co on tam kombinuje? Czy on chrapie? Słyszałeś to? No. Czekaj. Chyba śpi. Śpi? On tam ma łóżko. Czekaj. Tam? No właśnie jakoś tak czekaj, bo nie mogę tutaj zerknąć. Da, on leży dobra. W łóżku normalnie, ty. Czy na kanapie? No to dawaj, to tam dawaj. On tam ma coś, dobra, czyli tam musimy pójść. Tylko ale stary, to on będzie na tam... łóżku, to my nie możemy teraz pod tym zrobić bazę. No właśnie, pewno, no ty chcesz tam kurde bazę nie, robić, to będzie tam... Rozejrzmy się, póki on śpi, to rozejrzmy się tutaj po okolicy. Z golemów. Patrz, on w ogóle tu pozmieniał, widzisz, na te bloki, takie terakoty śmieszne. Tak, co to jest? Tak.
No i róży tu jest masa. A to jest takie coś, co nas może zgubić. Ty, no, on ruszył się, ruszył się. Widziałem jego nick, jak się ruszył. No. Dobra, czekaj, musimy... Chodź. Czekaj, chodź, a on tu gdzieś indziej nie ma łóżka? Chodź tu. No nie wiem, co tam jest. On... Ja widziałem, że on chyba moje łóżko zmienił, tam gdzie miałem pokój. Ej, chodź tu. Dobra, tu się trzeba skitrać. Tu. Dobra, gdzie on jest teraz? Bo ja go zgubiłem. Go i Niku też nie widzę. Dobra, chodź tu. Tego nie chodź widzę. Wyjdźmy tu. Dobra. Wyjdziemy tu i teraz trzeba zobaczyć... Tu nie ma okna. O, widzisz, tam są te głowy, widzisz je przez to okno? Tam jak... Tak. No. Znaczy... O, on tam jest, widzę go. Co widzę, on, no, co on też. Robi? Dlaczego on tak ręce... On jak zombie się zachowuje, stary. Aha. Widzisz tutaj? To? Tak, widzę. Musimy zalokalizować. Może lunatykuje. A może? To czekaj, no. A wkopmy się tu. Kurde, sto. Kurde, stary, no ty robisz dziurę idealnie w domu. No, ale ja muszę zobaczyć, co tutaj jest, czekaj. Dobra, on tu ma wyro! To dawaj. Dobra, czekaj, muruję to. I teraz dawaj, tu pod łóżko, chodź tu. Czekaj, idę. W ogóle nie przygotowałem się pod... O, nie. Dobra. No, czekaj, muruję to od góry. Zamurowałem, dobra. Dobra. Teraz tak, musimy zrobić większą dziurę pod tym całym jego łóżkiem. I ja nie mogę, stary, to jest tak ryzykowne. Stary, może się czegoś dowiemy, nie? A poza tym przyda nam się taka baza, tym bardziej, że to jest nasza willa. Ej, my się tu do czegoś dokopali. A to nie jest to z rakiety? Może to być to z rakiety. No tak, bo to jest pod tym. No, to tutaj to zamuruję. Dobra, czekaj, tutaj trzeba zamurować coś to i teraz tak. Okej. Czy ty masz silk też na czymś? Ja mam na łopacie, czekaj, jak ja to rozwalę. Dobra, wypadło mi. Dobra, świetnie. I ja teraz tak. Musimy zrobić. Ja nie mam w ogóle bloków żadnych, nic nie wziąłem, ja go zwaliłem. Dobra, nie przygotowałem się to. Cio! Coś to słyszałem. Przebudził się. Położył się spać, myślisz? No. Czekaj. Łata. Nie ma go tu. On leży na podłodze. Jak leży na podłodze? Stary, no weźcie tu w górę. Leży na podłodze, co on tam robi? Co on wyprawia? Dlaczego on tak się rusza śmiesznie? Nie wiem, stary, to jest mega dziwne. On mi się wydaje, że lunatykuje, stary. Ej, dobra. Jemu coś jest. No, on ma jakieś problemy. Ewidentnie. Dobra, czekaj, tutaj musimy tą bazę zrobić. Teraz tak, czekaj, musimy zrobić sobie wyjście ewakuacyjne. I mam pomysł. Kurczę, tylko wiesz, co byśmy potrzebowali. Ale dobra, czekaj, bo jeżeli ja dobrze liczę... Tak, to są bloki, które są nieużytkowe w ogóle. Bo widzisz, że... Dobra, powiększyłem tą bazę. Robię szybko crafting nam tutaj. Dobra, uwaga, i robimy tak. Nie to. Ej, stary, to. Ale to też zniszcz chyba, nie? Ten glowstone, czy nie? Nie, glowstone niech będzie. Glowstone... Nie, bo on będzie światło dawał, dobra. No. Dobra. Ej, on jest na łóżku, Widzę. Czekaj, patrz to. O nie. Ale stary, to słychać, że ty to stawiasz, no. On jest zaspany jakiś, stary, to... Wylane w niego. Czekaj. Ciężką noc musiał mieć. Patrz. Robię wyjście ewakuacyjne. Stary, to jest tak dobre wyjście ewakuacyjne, że szok. Patrz, gdzie my wyjdziemy w ogóle. Nie! Chodź tu. Dalnie przed? Chodź tu. Chodź. Nie. Jakie to jest dobre wyjście. Nie. Patrz. O! Jesteśmy no. Za murem. No. Dobra, no. Teraz patrz, robię tak. Tu. Teraz trzeba dirta więcej. Tak, dobra. O. Teraz po prostu tutaj tylko to może być, nie? No. Ale tu nawet, patrz, nawet lepiej to zrobimy. Patrz, mam pomysł, patrz, tak? Tak? No, tak? I... No i tak w sumie, no, tak jak zrobiłeś. Ale nie no, ale to możesz przecież zrobić tak. Lepiej się tego nie zrobi. O, właśnie. Przecież tu będziesz wchodzić, właśnie, nie? Właśnie, no, jest git. No, dobra, i teraz wchodzisz tu, no i elegancko. No i to jest to. No. Jest to no współpraca szefów, mi się to podoba. Dobra, mamy dojście teraz... do naszej bazy. A tam stoi chyba. Tylko właśnie. Albo no, leży? No nie, on stoi na tym. On stoi ciągle na... Czekaj, wiesz co trzeba zrobić? Mi się wydaje, że stary, czekaj. Kurde, dobra. Przepraszam. Co ty, stary, chcesz tu robić? Nie, stary? Czekaj. Ja chcę zobaczyć, co on kombinuje. Dawaj, zdysz łóżko. Jak on tu wpadnie nam do środka? Nie róbmy takich rzeczy, co ty gadasz? On stoi zdysz na tym łóżko. On stoi na tym łóżku, stary, cicho. Dawaj, zdysz łóżko. Nie nisz go. A kliknij tak tylko. Nie, bo ja się tam położę. Ja się tam położę. Lewym. No to dawaj, klikaj, jak jesteś taki cwaniak. Ja się boję. Prawym przyciskiem będzie w łóżko, dawaj. No. Czekaj, ale on tam ciągle stoi, stary, tylko ja nie wiem, czy on śpi. Czekaj.
Czy on sobie zasnął? Ja nie mogę tam zerknąć, czekaj, muszę tu się wykopać. Ale to się chyba nie da tak zobaczyć, stary. Dobra, on śpi. On śpi? No, leży, leży i śpi. Dobra, czyli, ale to najgorzej, bo możemy go opuścić, jak będziemy gadać. Ja mam tylko te bloki, Tylko Tomasz, to z tego nic nie zrobimy, tylko pytanie, dlaczego... Czy uda się? Bo ta. O. Okej. Okay. Cicho, nie, chyba git. A ja nie wiem, czy to powiedzieć, chyba śpi. Stary, bo my go obudzimy, to on to odkryje od razu. Ja myślałem, że on... Ja myślałem, że my się czegoś dowiemy od niego, on totalny śpioch jest. Wstał. Cicho. Stary, wstał. Cio. Chodź tam. Synek! O! Synek! Połaj. Jesteś tu, w domu! Cicho, mogę nas słyszeć. Synek! Mogę nas słyszeć. Cio. Umyjesz mi te plecy w końcu? Co? Gdzie? A! Ale gałka, dobra, idę spać. Dobra, idziemy stąd. Muszę spać, idziemy stary. Idziemy stąd. Szybko. Idziemy szybko, koniec. My się nawet tego nie muruje, stary. Nie, on jest stary, tak zaspany, nie. No, on nie... Czekaj, wyjdźmy, o. Nie, dobra, wychodzimy. To trzeba powtórzyć, bo on teraz jest zaspany, on ciągle idzie... Stary, to jest tak stresująca rzecz, stary, siedzenie, ja tak? Ja tu muszę wrócić, stary, ja się popłakałem ze śmiechu. Ja wiem, stary, to jest tak straszne, jakby to zobaczył, co. To jest koniec, stary. No tak, ale ja, to jest mega dobra kampa, bo on nigdy się, no, tego nie znajdzie. A tam dobrze można podsłuchać, tylko on coś musiał usłyszeć, że on zaczął synka wołać, ale on jest tak zaspany, możliwe, dzisiaj, że nas, on, no. Wiesz, no też kurczę, w sumie w nocy przyszliśmy, nie? No, się dziwię, że go chce pospać, nie? No dobra, trudno, nic się nie dowiedzieliśmy, ale przynajmniej mamy bazę zrobioną.